Ludzie Boga postawieni w ustalonej przez Boga pozycji wobec Boga woli. Bóg zawsze miał na Ziemi ludzi, którzy byli według Jego woli i którzy odnajdywali święte zadowolenie w tym, aby czynić to, co chce Bóg. Moim pytaniem będzie końcowym, które powiem teraz: czy Ty wiesz, co Bóg chce czynić przez Ciebie? Bóg zawsze miał na Ziemi ludzi. Którzy, znając Jego wolę, wiedzieli, co mają czynić na tej ziemi. Czy Ty jesteś człowiekiem, który zna Jego wolę i wiesz, co masz czynić dzisiaj na ziemi? To jest bardzo ważne. Bóg zawsze miał na ziemi ludzi, którzy znali Jego wolę i wiedzieli, co mają czynić. I było bardzo ważnym to dla nich, aby to uczynili. Dokładnie to. Kiedy weźmiemy Noego, Możemy powiedzieć, Noe oznacza dla nas uratowana ludzkość. Cała Ziemia była skażona grzechem. Był jeden człowiek, Noe, który chodził z Bogiem. I chodząc z Bogiem, ten człowiek poznał wolę Boga i oddał się woli Boga. I był to człowiek sprawiedliwy, człowiek, który wiedział, co ma robić na tej Ziemi. Dzięki temu człowiekowi, który wiedział, co ma czynić na tej Ziemi, tu jesteśmy. Zawdzięczamy mu to, że tu jesteśmy. Bóg znalazł tylko jednego człowieka, który wiedział, co ma czynić na tej ziemi, i czynił to: chodził z Bogiem. Rozumiecie, tu nie chodzi o bezmyślną masę ludzi, którzy coś tam próbują robić. Tu chodzi o ludzi, którzy wiedzą, co mają robić i to robią. Tak jak na budowie. Przychodzą ludzie, którzy zdają sobie sprawę. Ten jest hydraulikiem, ten jest jakimś tam yy, stolarzem, ten jest yy, kafelkarzem. Ten jest brojarzem, i każdy robi swoje zadanie, robi na budowie. I to jest normalne. Nikt się temu nie dziwi, że oni idą do swojej pracy, a nie myślą i siedzą i dumają teraz, a w sumie to. Ja nie wiem, dzisiaj co ja mam robić na tej budowie dzisiaj. A może, może powinienem zupełnie co innego spróbować robić. Już się tak zbyt lekko czuję w tej swojej pracy. Może spróbuję coś. Innego, żeby może coś popsuje, coś. Już nikt nie zwraca na mnie uwagę, że robię to bardzo dobrze, więc może jak popsuje, to zwrócą na mnie uwagę. I tak różnie, czy, czy nie? Czy, czy ludzie sobie wiedzą i idą, i dokładnie ktoś im za to płaci, co oni to wykonują? Ktoś wie, do czego ich wziął, zatrudnił, i oni robią to, do czego są zatrudnieni, i ten ktoś im za to płaci. Bóg też nas wziął. i Noe. Okazał się tym, przez którego cała ludzkość została uratowana. I Bóg powiedział, kiedy uratował Noego, kiedy postawił znak przymierza, tęczę, która miała zwiastować, że Bóg więcej nie zniszczy w ten sposób ziemi i ludzi. To było to z Noe i przez niego, z całą ludzkością. A więc możemy powiedzieć śmiało, Noe wiedział, co ma robić i to robił i dzięki temu Dzisiaj Ty masz Biblię i możesz czytać ją, bo Ciebie by nie było, i nawet nie miałbyś świadomości, czy nie miałbyś świadomości, że jest coś takiego jak Boża wola, jak posłuszeństwo Bogu, jak zgodność chodzenia człowieka z Bogiem, który stworzył człowieka. A tak mamy szansę, możemy wybrać, możemy podjąć decyzję. Abraham, Ojciec naszej wiary. Ojciec to znaczy, Ktoś bardzo ważny. Ojciec wszystkich wierzących. No, wierzący potrzebują ojca. Potrzebują tego, który był pierwszym, przez którego mogły się urodzić wierzące dzieci. To Jemu Bóg powiedział: spojrzej Abrahamie w niebo i policz te gwiazdy. Będziesz miał tyle potomstwa. Chwała Bogu. Tu ileś ludzi, tam ileś ludzi, tam na całej Ziemi masa ludzi. Tylko czy oni wiedzą też, jak Abraham, co mają robić? Kiedy Abraham yy, miał. Pójdźmy, może, pierwszą rzeszę, otwórzmy 12 rozdział. 12 rozdział od pierwszego wiersza, i rzekł pan do Abrama, Wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu Ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. A uczynił z Ciebie naród wielki, i będę Ci błogosławił, albo czynił Cię szczęśliwym, i uczynię sławnym imię Twoje. Także stanieś się błogosławieństwem, uszczęśliwieniem, i będę błogosławił, błogosławiącym Tobie, tym, którzy będą chcieli Twojego szczęścia. A ja będę darzył szczęściem. Niesamowite. A przeklinających Cię przeklinać będę. I będą w Tobie. Błogosławione, obdarzone, uszczęśliwione, wszystkie plemiona ziemi. Zobaczcie jeden człowiek, a jaką on dostaje obietnicę od Boga. Jak wielkie znaczenie ma ten człowiek dla mnie i dla ciebie. I kiedy Bóg powoływał Abrama, Abram miał 75 lat. A kiedy Bóg powiedział do Abrama, to w 17 rozdziale czytamy. W pierwszym wierszu, a gdy Abram miał 99 lat, 24 lata, Abram uczył się chodzić z Bogiem. I kiedy Abram miał 99 lat, wtedy Bóg powiedział do Abrama, Jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Jak wielką pracę musiał Bóg wykonywać w ciągu tych 24 lat z tym człowiekiem, żeby mógł do Niego w ten sposób powiedzieć, trwaj ze mną w społeczności. Znaczy, jesteś gotowy. Pan Jezus kiedyś powiedział do uczniów, wy już jesteście czyści dla Słowa Bożego. Już was przygotowałem do tego, byście mogli zachować to Słowo. Nasz Ojciec Wiary... Został nazwany przyjacielem Boga, a Bóg był przyjacielem Abrahama. Byli przyjaciółmi. Wspaniały nasz ojciec wiary. Miał przyjaźń z Bogiem i wiedział, że jego ojczyzna jest w niebie. Nasz ojciec wiary wszystko wiedział. Wiedział, że tu na Ziemi jest tylko pielgrzymem i wychodźcą, a celem jego jest ojczyzna w górze. Czy ty też to wiesz? Czy tak dzielisz to wszystko i rozsądzasz te sprawy, żeby ziemia nie zabrała ci nieba? Czy też wiesz, że twoim głównym celem jest niebo, nie ziemia? Czy potrafisz rozsądzić w tych sprawach ziemskich, żeby ta ziemia nie zabrała ci nieba? Czy możesz chodzić z Bogiem w społeczności, bo to czytamy i w pierwszym liście Jana. Abyśmy trwali z Bogiem, społeczności, oczyszczani krwią Jezusa od wszystkich grzechów naszych, jako doskonali. Bóg już do Ojca wiary naszej powiedział: Bądź doskonały, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Czy ty, dziecko Abrahama, też wiesz o tym, żeby rozsądzać, czy warto w to wchodzić, czy nie warto w to wchodzić? Czy to jest droga, która prowadzi do Boga, czy to jest droga, która odprowadza od Boga? Czy kiedy się zajmę tym, czy nie stracę tego, co powinienem mieć, albo gdy się zajmę, to zyskam więcej, aby móc być dla innych kimś wartościowym. Noe jest dla nas wartościowy, dzięki Noemu dzisiaj tu jesteśmy. Abraham jest dla nas wartościowy, dzięki niemu możemy być wierzącymi ludźmi. Bo przez to, co on uczynił, kiedy przyjął od Boga, to, żeby po, po, pójść z Izaakiem i złożyć Izaaka, wiedząc, że skoro Bóg obiecał, że z Izaaka będzie potomstwo, to choćby z martwych ten Izaak wróci i będzie z niego potomstwo, był 100% pewny Boga. Wspaniała wiara. To jest nasz ojciec. Mamy wzór. Mamy wspaniałego ojca. Ale ten ojciec wiedział, że każde jego potomstwo też będzie nie z tego niewolniczego przydziału, tylko z wolności. Z wolności Chrystusowej. Co do tego czasu zrobiłeś, czy zrobiłaś, wiedząc, że to chce Bóg, żebyś to czynił, czy czyniła? Ile rzeczy robią wierzący ludzie zupełnie, nie wiedząc, czy Bóg tego chce, czy Bóg tego nie chce? No tak mi przyszło do głowy, tak robię. Ale czy tak robił ojciec wiary naszej? No przyszedł do niego król Sodomy i mówi Abrahamie, ty zdobyłeś to wszystko, myśmy to stracili, niech to zostanie dla ciebie. Abraham się sobie, no cóż, <grych> walczyłem, należy mi się. Ale on tak nie zrobił. Dlaczego? Bo wiedział, że żyje dla chwały Boga i powiedział: Nie, nie pozwolę ci choćby sznurowadła sobie dać, żebyś kiedyś nie mówił, że wzbogaciłeś Abrahama. On wiedział, że żyje tu dla godności Boga, a nie dla swoich zasobności. Gdyby się interesował zasobnościami, powiedział król Sodomy: o tobie teraz już będę mówić inaczej, że ty jednak nie jesteś takim złym, jak myślałem, że ty jednak potrafisz docenić człowieka drugiego, który starał się coś dobrego dla Ciebie zrobić, i ty przyszedłeś i odpłacasz mi dobrem. To ja będę teraz Cię chwalić pośród wszystkich ludzi, że Ty naprawdę jesteś godnym, żeby dla Ciebie walczyć. Nie, tego nie zrobił. Wiedział, że grzech to grzech. I powiedział: Ty nie będziesz miał żadnego działu w tym, co się dzieje w moim życiu. Czy coś znaczy dla nas, Ojciec Wiary? Czy my jesteśmy takie głupie dzieci? W sumie nie wiemy, co my tu mamy. Sami sobie pozwalamy, żeby z tym ciałem robić, co chcemy, bo przecież my jesteśmy panami swoich ciał. Nie. Wszystko straciliśmy tam, w grzechach. I gdyby nie Noe, wszystko byłoby zniszczone. Lecz Noe znalazł łaskę w oczach Boga. Niesamowita prawda. Jak myślicie? Ci starzy, te, starzy, te same towi ludzie, bo o nich na razie mówimy... To, to oni musieli wiedzieć, czym oni się zajmują. Ale my, nowotestamentowi, my jesteśmy tacy, taka swobodna hałasra, my sobie robimy, co każdy chce, co komu się tylko spodoba, aby tylko być zadowolonym z siebie i pochwalić się, słuchaj, tu, tam, siam, jeszcze co, czy, czy nie, czy wiesz, co masz robić dzisiaj i tylko to robisz, co wiesz. Pan Jezus poinstruował swoich uczniów, kiedy ich posyłał, co mają czynić. I powiedział im, gdy tak będzie, to zrobicie. Gdy będzie tak, zrobicie tak. I oczekiwał od nich, że co oni zrobią? Dokładnie to, co on im powiedział. Abrahamie czytamy też w Nowym Testamencie, to jest Ojciec wiary. Warto zwracać na niego uwagę. Bóg miał Abrahama na ziemi, i Abraham w społeczności z Bogiem stał się. Gotowy, aby powiedzieć światu nie, a Bogu tak. Niesamowite zwycięstwo. Niesamowite zwycięstwo. Ostatnio mówiliśmy o Jakubie, jego walce z Bogiem i z ludźmi, żeby osiągnąć cel, mieć obdarzenie Boże. I dostał imię Izrael. Jedni tłumaczą: Książę Boży, Żołnierz Boży. A dla nas jest wyraźnym świadectwem, co to znaczy wiedzieć, co jest miłe Bogu i ku temu dążyć. Możesz. Znowuż pojawia się nam człowiek, który na początku mówi do Boga: Nie Boże, ja jestem słabej mowy człowiekiem, weź kogoś innego, kto lepiej mówi ode mnie, niech ten ktoś idzie i, i niech on to mówi. I czytamy o Mojżeszu, że to był najskromniejszy z ludzi. Ilu się rwie do służby, ile tylko by wlazło. On powiedział, Boże, znajdź kogoś lepszego. Ja nie jestem taki, żebyś mógł tak mieć mnie zawsze swobodnie dla, dla swojej chwały. Ja coś pokręcę, nie tak powiem. Weź, Boże, kogoś innego. A Bóg przecież wie, jak jest z Mojżeszem, że jego mowa jest utrudniona. Kiedyś już o tym mówiliśmy. Możesz nie wychowywał się pośród Izraelitów? On się było, wychowywał pośród Egipcjan. A potem na krótko tylko trafił na tych Izraelitów, a głównie język, którym się posługiwał, to był język egipcjan. Tak był wychowany od niemowlęcia. A potem, kiedy uciekł z Egiptu, to 40 lat go nie było. Po 40 latach można zapomnieć wielu słów. Panie, weź kogoś, kto potrafi dobrze mówić. Jak ja będę do nich mówić? Ja nie znam wszystkich słów. Idź, będziesz jakby Bogiem dla Twojego brata, a on będzie prorokiem. I Aaron już idzie naprzeciw Ciebie. Już nie bądź zbyt skromny. Nawet najskromniejszy z ludzi musiał usłyszeć. Przestań już. Panie nie ja, nie ja. Nie, każdy idzie tylko nie ja. Ja może kogo innego. Panie nie ja bo mówi w końcu. Koniec, spokój. Słuchaj, co do ciebie mówię. Wszystko przygotowałem. A teraz idź. I co? Ile zwycięstw możesz, Kiedy ten lud zawodził, jak on stawał przed Bogiem, jak wołał do Boga, jak starał się o imię Boga. Znowuż niesamowity człowiek powołany który ratował cały ten naród. Bóg mówi, ja wytępię ich, odstąp, z ciebie uczynię naród. A Mojżesz mówi, nie Boże, bo pomyślał sobie w Egipcie, że nie miałeś siły ich doprowadzić. Mojżesz cały czas o Bogu myśli. Kolejny wspaniały przykład. Co to znaczy być najskromniejszym? Co to znaczy myśleć tylko o tym, co Bogu jest miłe? W innych przykładach najpokorniejszym, najskromniejszym, pokorniejszym, łagodnym. Zaraz po Mojżeszu pojawia się Josué. I co ten człowiek bardzo skromny przy Mojżeszu, nigdy się nie wychylający, zostaje przywódcą całego tego ludu po Mojżeszu. I kiedy dokończa swojego służenia Bogu. Mówi, wy możecie zrobić, jak chcecie, ale ja i mój dom będziemy służyć Bogu. Po tych wszystkich chwałach, po tych wszystkich zwycięstwach, pokonaniu, wierycho, jaki cud niesamowity. Jozue wiedział, co ma zrobić, a oni myśleli: Może Jozue zgłupiał, co on wyprawia z nami? Raz kółko, kolejny dzień kółko i znowu kolejny dzień kółko. Co my tu mamy, co my tu robimy w ogóle? Może tak myśleli. Ale kiedy zrobili to, co powiedział Jozue i wydali okrzyk, i mury rozpadły się na ich oczach, to wtedy wiedzieli, kto tu jest kto. Kto ma wiedzę odpowiednią, żeby decydować, jak postąpić. A właśnie tą wiedzę miał Jozue. I potem kolejne jakieś wydarzenia, kolejne. I on mówi na końcu: lecz ja i mój dom będziemy służyć Bogu. Nie ma innej możliwości. Wspaniały przykład. Samuel. Kapłan według serca Bożego. Kapłan od dziecka przeznaczony do tego, od Jeszcze nadwcześnie wcześniej Anna modliła się. Jeśli dasz mi syna, oddam go Tobie. I o Samuelu czytamy, że żadne Jego słowo nie zostało niewykonane. Wszystkie słowa Jego były wykonane. To wszystko, co dał mu Bóg, On przekazywał. Nic do tego nie dodał, nic tego nie ujął. Dlatego każde to słowo zostało wykonane. Tak jak do nas jest powiedziane, że Pan potwierdzi każde słowo, które my mówimy według tego, co On do nas powiedział. w czasach Samuela pojawia się Dawid król według serca Bożego człowiek kolejny człowiek który wie co ma robić ma paść Boży lud ma być pasterzem dla Bożego ludu ma się troszczyć o Boży lud Jan Chrzciciel kolejny człowiek który wie po co tu przyszedł aby pogodzić ludzi z sobą żeby skończyli wojnę Przychodzi Mesjasz, przychodzi Pan, Właściciel, aby nie było między ludźmi tego zgorzelu, tego zła. I On jeden wychodzi na pustynię i ludzie idą do Niego i On chci ich, a oni głośno wyznają swoje grzechy. Jego zadaniem jest przygotować drogę dla Pana Jezusa Chrystusa. I kiedy Pan Jezus przychodzi do Niego, Jan zdaje sobie sprawę, że On potrzebuje pomocy Jezusa. O Janie Pan Jezus powiedział: Że z ludzi urodzonych z niewiasty, mężczyzny, Jan był największy. I oto największy z ludzi przygotowuje drogę dla Tego, który przychodzi, aby nas uratować, aby nas zbawić. I wszyscy wiedzą po co, po co tu są. Pan Jezus rodzi się jak my wszyscy, ale poczęty jest z Ojca w niebie, a z Matki bierze ciało. Rośnie jak my wszyscy, karmi się tym samym. Musi być noszony, karmiony, myty, wszystko jak z nami. Ale mając 12 lat, mówi już do Marii, czyż nie wiecie, że w sprawach ojca mego ja być muszę? Czy ty wiesz, po co ty jesteś? To jest pytanie, które stawia przed tobą, przede mną Bóg. Czy ty wiesz, po co ty tu jesteś? Po co stałeś się wierzącym? Stałaś się wierzącym? Czy masz jakieś zadanie? Przecież zadanie mają wszyscy. Bóg nie powołuje tak sobie i mówi, a dobra, rób sobie, co chcesz. Do pracy nikt nie bierze kogoś i mówi: A rób co chcesz. Tylko mówi: Tu będziesz pracować, albo tu będziesz pracować, sprawdza kwalifikacje, czy tak będzie się nadawać, czy nie będzie się nadawać. A nie róbcie sobie, co chcecie. No dobrze, ja wam będę płacił co miesiąc, a wy tylko, żebyście sobie jakąś robotę znaleźli. A jak znajdziecie sobie cokolwiek, cokolwiek byście robili, możecie psuć, naprawiać, co chcecie. Na koniec przyniosę wam wypłatę zawsze. Tak nie ma. Godzin jest robotnik, zapłaty swojej. Nie płaci się za psucie, płaci się za wykonywanie. A więc Dawid jest według serca Bożego. Jego zadaniem jest być królem, według tego, jaki jest Bóg. I w olbrzymiej mierze powodzi mu się w tym, aby tak było. I Bóg zawsze mógł powiedzieć, jak Dawid, albo nie jak Dawid. Dawid był pewnego rodzaju. Wyznacznikiem króla. I kiedy Dawid dochodzi do końca swoich dni mówi: Boże, cóż ja mogę ci dać? Wszystko, co mam, pochodzi od ciebie. Niesamowite doświadczenie. I ten król, myśląc o Bogu, zbierał wszystko, odmawiając sobie wielu rzeczy nieraz, żeby mieć dla Boga, żeby było dla świątynie. Myślenie o Bogu, wykonywanie zadania. Gdyby wtedy poszedł i wykonywał to zadanie, bo królom wypadało być wtedy na polu bitwy. Taki był zwyczaj, taki, tak to miało być. A on został w domu, i wtedy dopiero wróg mógł na niego napaść. Gdyby był tam, gdzie być powinien, nie stałoby się to. A więc my też musimy być w zadaniu. Jeżeli opuszczamy nasze zadanie, wróg może wtedy zrobić różne rzeczy na najważniejszy syn człowieczy. Jezus Chrystus. Jego zadaniem było umrzeć za mnie i za ciebie, abyśmy mogli my umrzeć w nim, abyśmy już nie musieli, nie musieli żyć jak świat. Niesamowite zadanie dostał Syn Człowieczy Jezus Chrystus, Syn Boży: odkupić nas dla Ojca, wydostać nas z niewoli ciemności. Spłacić wszystko, całe nasze życie, i dać nam swoje życie jako czyste, doskonałe, żebyśmy mogli skończyć nasze, a rozpocząć Jego życie. Najpotężniejsze zadanie. Nikt takiego zadania nie dostał. Już w Starym Testamencie było powiedziane, co on uczyni, kiedy on przyjdzie tutaj w ciele na Ziemię. I co za to będzie. Izajasza, 53, rozdział, dobrze nam znany. Każdy ma zadanie. To jest niesamowite, co dzieje się między wierzącymi ludźmi obecnie, gdzie ludzie żyją, jakby nie mieli pojęcia, że u Boga nie ma bałaganu, że u Boga jest zawsze porządek. Całe, całe to stworzenie pokazuje Boży porządek. Do dzisiaj czerpiemy z tego, że to ma porządek swój, czasy, okresy. Kiedy to zaczyna kwitnąć, rosnąć, wydaje owoc, później kończy wydawanie owocu, nadchodzi zima, jest czas odpocznienia dla tych drzew, a potem znowuż dla krzaków. Wszystko tak jakby staje na nowo każdej wiosny. Ziemia pokrywa się zielonym dywanem, gałęzie zielonymi liśćmi. Wszystko mówi, że Bóg ma swój porządek. Słońce wschodzi, zachodzi, powiedział: Do końca będzie zima i lato. I nikt tego nie zmieni. Piotr pisze, że Pan Jezus był przeznaczony na to już przed założeniem tego wszystkiego aby przyjść i uczynić to dla mnie i dla ciebie. Po co on to uczynił? Czy po to, żeby, żebyśmy my dzisiaj Żyli sobie jak myślimy, czy żebyśmy żyli tak jak Bóg myśli? Po co uczynił to Jezus? Po co w ogóle przyszedł tutaj na tą ziemię? Żeby Twoje i moje życie mogło dobiec końca, żeby rozpoczęło się Jego życie w tobie i we mnie. I zobaczcie ilu wierzących ludzi pozwala diabłu się męczyć i męczyć i męczyć i męczyć innych tylko dlatego, że nie widzą swojego zadania. Męczą innych, bo nie widzą swojego zadania i dlatego szarpią z sobą innymi. Szarpią się w to, w tamto, pakują się w różne rzeczy, bo nie widzą zadania. Czy, czy jest powiedziane, walcz z kimkolwiek. No walczcie z kimkolwiek. Walczcie tylko. No do woju, walczcie czy nie? Czy jest napisane, że mamy walczyć z właswami ciemności? Nie z kimkolwiek. Ale z władztwami ciemności mamy walczyć. Dlaczego więc ludzie walczą z kimkolwiek, a z władztwami ciemności jakoś mniej? Dlaczego nie pokonują diabła, tylko pokonują męża, żonę, dzieci, ojca, braci, siostry? Dlaczego? Bo nie widzą zadania swego. Czytają o tym w Biblii, ale to jakby nie do nich było. Oni mają swoje wymyślone zadanie i ono ich generuje, nastawia ma inny sposób myślenia niż tych, których Bóg przeznaczył w Chrystusie Jezusie do nowego życia. Pan Jezus mówi, wszystko stało się nowe. Amen czy nie? To jeżeli stało się nowe, to musi to być nowe. Musi to być nowy człowiek. Po to przyszedł Jezus Chrystus. On wykonał swoje zadanie. A teraz ty, czy wykonasz swoje? Czy ja wykonam swoje? Aby trwać w Nim. Aby przynosić owoc godny upamiętania. To jest nasze zadanie: aby inni poznali, że On tu był, abyśmy się nawzajem miłowali. Jezus nie powiedział, że po waszych kłótniach wzajemnych poznają, że ja tu byłem. On powiedział raczej, że przyszedłem skończyć wasze kłótnie, dać wam inne zadanie. Diabeł wam zadanie dał: Żona ma pokonać swego męża, mąż ma pokonać swoją żonę. Rodzice mają pokonać swoje dzieci, dzieci mają pokonać swoich rodziców. Takie zadanie dał nam diabeł i ta walka w domach cały czas się toczy. A pan Jezus, pokój, koniec wojny. Wywieź białą flagę, ja się poddaję, już nie walczę. Drogo kosztuje, co? Ja już nie walczę. Jezus powiedział koniec. Już nie żyję dla siebie, żyje dla Niego koniec. Nie walczę. Mam zadanie czynić pokój, mieć pokój ze wszystkimi, nawet z własnym mężem, z własną żoną, z bratem, siostrą, z dziećmi, z rodzicami. Czy nie powiedział Pan Jezus, mój pokój daję Wam? Nie taki pokój jak daje świat, daję Wam, mój pokój daję Wam, abyście mogli w tym pokoju czynić dalej. Czy masz zadanie? Jakie jest Twoje zadanie? Czy je czynisz? Czy kiedy wróci budowniczy, bo On jest budowniczym, czytam o tym w liście Hebrajczyków, On jest budowniczym, a my jesteśmy elementami tej budowy? Czy gdy wróci budowniczy, będzie zadowolony z nas, że zrozumieliśmy, co On chce osiągnąć, co On chce z Tobą i ze mną zrobić? I nie ma żadnego innego imienia danego ludziom, który moglibyśmy być zbawieni. Tylko jedno: Jezus Chrystus. A więc czy my jesteśmy zbawieni? Czy jesteśmy uratowani? Zobaczcie, ilu ludzi kolebie dalej w tym swoim starym jestelstwie i myśli sobie, że to tak musi być. Nie. Jezus umarł za ciebie na krzyżu, żeby skończyły się co? Twoje złośliwości. Złośliwość to jest cecha od dzieciństwa otrzymana w darze grzeszników. A Pan Jezus przyszedł zakończyć ten dar, dając inny dar: pokój, spokój, spokój ucisz się, uznaj w nim Boga i odpocznij od swoich zadań. Przyjmij jego zadanie. Niesamowite zadanie. Zobaczcie ile go kosztowało ukrzyżowanie, ale on je wykonał. Czy ty jesteś gotowy czynić to, co jest napisane w Nowym Testamencie do mnie i do ciebie? Czy jesteś gotowa czynić to, co jest napisane w Nowym Testamencie? To do czego wszyscy zostaliśmy przeznaczeni jest napisane. Szczególne przeznaczenia osobiście dowiaduje się, ale te wszystkie dla nas wszystkich są wypisane dla nas wszystkich. Mamy wszyscy nawzajem miłować się tak, jak On nas umiło. To jest Jego rozkaz. Ale zadania w, tym, w tej sferze tej miłości On wyznacza. Które miejsce, jak i jak to będzie. I teraz Pan Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Nie ma wyjścia, moi drodzy. Jest tylko jedna droga do Boga i nie ma drugiej drogi, która by prowadziła do Boga. Nie możesz być tak, że ty się kłócisz z kimś i tą samą drogą idziecie do Boga. Tam kłótliwi nie wejdą. Jest napisane w Biblii, nie wejdą, nie wejdą. Złośliwi, kłótliwi, zawisni nie wejdą. A więc czy mamy zakasane rękawy, aby czynić to, co wiemy, że powinniśmy czynić? Czy to dla nas jest czymś oczywistym, że skoro... Wszyscy po kolei, którzy byli ważni na tej ziemi, znali swoje zadanie i wykonali je. Noe dokładnie jest napisane, że on wykonał arkę zgodnie z tym, co powiedział Bóg. Wykonał to, co powiedział Bóg. I dlatego uratowany został. Z Syna człowieczego pochodzi to wszystko. Od Henocha idąc dalej i dalej. To, co się działo z ludźmi. Świadectwo, dobre świadectwo. Jeżeli weźmiemy apostoła Piotra. Apostoł Piotr, jakie zadanie otrzymał? Pasi Owieczki. Ale w szczególny sposób został posłany do Izraela. Dobrze do znanych. I to było jego zadanie. I gdy to mamy doświadczenie opisane, kiedy. kiedy yy... Paweł napotkał Piotra, kiedy się oddzielił od pogan. Przypomniał mu, Piotrze, to, że masz takie zadanie, że ty masz głównie usługiwać obrzezanym, wcale nie znaczy, że możesz lekceważyć pogan, do których ja zostałem posłany. Opamiętaj się. Ten sam Chrystus posłał ciebie do obrzezanych, mnie do pogan. Wszyscy jesteśmy razem. Piotr mówi, Pawle, Amen. Pomyliło mi się coś. Już wiem. Nie może przerosnąć moje zadanie, całego zadania. Że całe zadanie musi być, a ja jestem częścią tego zadania. Przypomniałeś mi o tym, Pawle, jestem Ci wdzięczny. Czasami może człowiek pomyśleć, że jego zadanie jest najważniejsze, a to nie. On jest tylko częścią głównego zadania. Tylko są elementy. A główne zadanie jest, abyśmy byli jedni. Tak jak Jezus jest z Ojcem Jedną. Kolejny człowiek, Paweł, posłany do pogan, też do Izraela, ale głównie do pogan. I wykonał swoje zadanie? Wykonał swoje zadanie. Do dzisiaj to, co napisał, jest bardzo budujące i potrzebne, to, co Piotr napisał. A więc zobaczcie, zawsze byli ludzie na Ziemi, którzy wiedzieli, co mają robić. Czy ty wiesz? To jest moje pytanie. Czy ty wiesz? I czy to robisz? Musi to być dobre, musi to być budujące, musi to innych wzmacniać i posilać, bo po to jesteśmy nawzajem, aby członki o siebie nawzajem miały jednakowe staranie, abyśmy starali się o siebie, abyśmy żyli dla Boga, abyśmy umywali sobie nogi nawzajem. Skąd z wojną, wszelką wojną? Diabeł zawsze będzie nastawiać przeciwko drugiej osobie. Zawsze będzie Cię nastawiać, to jest oskarżyciel. Jezus przyszedł usunąć oskarżyciela, żebyś mógł odpocząć. Czy mogę odpocząć? I żeby czynić dobro, czyń dobro. Do tego zostaliśmy przeznaczeni w Chrystusie, by czynić dobro i nie ustawać, a przy końcu będziemy żnąć bez znużenia. Musisz znać swoje zadanie. Duch święty. Daje zadanie w kościele każdej cząstce kościoła. I zawsze to zadanie będzie miało budujący wpływ dla innych, będzie zbudowaniem, będzie zachętą, że Bóg ma porządek, Bóg ma wszystko uporządkowane. Dlatego apostoł Paweł mówi: Moim zadaniem jest doprowadzić do posłuszeństwa wszystkie narody. I mam oręż duchowy, który używać będę zawsze, aż was przyprowadzę do pełnego posłuszeństwa Panu. Aż wszyscy będziecie czynić to, co wiecie, że powinniście czynić. I tak Paweł, jak i Piotr pisali, a przypominamy wam. I będziemy wam to przypominać nieustannie. Że Bóg nie powołał was do boganiarstwa, ale do tego, by być Jego świątynią, by być Jego ludem. By być dla Jego chwały. Musisz znać swoje zadanie. Musisz. Ja swoje otrzymałem w piątym roku chrześcijaństwa. Bóg, kiedy daje ci zadanie, on zawsze ma dla ciebie zaopatrzenie na całe twoje ziemskie doświadczenie według tego zadania. Nie jest tak, że on cię posyła i ty musisz sam się zaopatrzyć. On daje, dopóki ty jesteś czysty, czysta. Dlatego zachowuj siebie czystym, by zadanie było wykonywane, ale musisz znać swoje zadanie. Może je minąłeś, minęłaś i uznałeś, a ono nie jest takie szczególne. Dobrze wiesz, jeżeli tak było, to wiesz, co to było. Wróć tam i przyjmij to z ręki Boga i podziękuj mu, i niech dalej się dzieje tak, jak chce Bóg. Ponieważ nie możesz chodzić jak człowiek, który nie wie, co ma robić w kościele Jezusa Chrystusa. Ale musisz wiedzieć, ponieważ masz być cząstką, która buduje się z innymi cząstkami na jeden Boży Dom w Chrystusie Jezusie. Amen. Amen.